Cześć, witam bardzo serdecznie. To jest kolejna część naszych lekcji z matematyki dla liceum. I tematem dzisiejszej tej lekcji właśnie będzie wartość bezwzględna. Będzie wartość bezwzględna, czym ona w ogóle jest. To będzie znowu takie przypomnienie raczej, bo wychodzę z założenia, że już trochę o wartości bezwzględnej słyszałeś. No ale tak czy siak ją wprowadzę trochę w innym świetle niż mógłbyś o niej słyszeć, także albo mogłaś. Zapraszam. No jak zapisujemy w ogóle wartość bezwzględną? Wartość bezwzględna to są takie dwie pionowe kreski z jakiegoś x, z jakiejś liczby. O, w ten sposób. To jest wartość bezwzględna. Taki zapis mówimy, że to jest wartość bezwzględna z x. I jak to wygląda? My rozumiemy tą wartość bezwzględną, takie dwie kreski, często też się używa właśnie w jakichś tam geometrycznych przedstawieniach, wektory i tak dalej, jako moduł, na przykład jakieś liczby, to oznacza odległość pewną. Będziemy używać wartości bezwzględnej jako odległości. Ale od czego odległości tego x? No, generalnie definicja nam mówi, że to jest jakaś liczba odległa od osi, na osi liczb rzeczywistych od zera. To jest odległość danej liczby od zera. Czyli na przykład odległość piątki od zera jest równa 5. Bo kiedy narysuję sobie oś tutaj taką liczb rzeczywistych, tutaj są liczby rzeczywiste, to ta piątka, jakbym ją teraz zaznaczył, to ona będzie gdzieś tutaj w tym momencie, tu jest 0 i tu jest ta 5. No i odległość tutaj od 0 do piątki to jest właśnie wartość bezwzględna z piątki. No bo ona jest odległa o 5 od 0, zgodzimy się. A minus 5? Jak daleko od 0 jest minus 5? Minus 5 jest tutaj. Tu jest minus 5. No, minus 5 też jest odległa od 0 o 5. Więc odległość minus piątki od zera jest taka sama jak odległość piątki od zera, no bo to są liczby przeciwne, one leżą symetrycznie względem zera. Więc wartość bezwzględna z minus piątki też jest 5. No więc jak to jest? Jeżeli mamy, że wartość bezwzględna jest równa 5, jeżeli miałbym w ten sposób zaznaczone, że wartość bezwzględna z x jest równa 5, to ile jest równy x? X jest równy minus 5, czy x jest równy 5? No dlatego właśnie musieliśmy sobie rozszerzyć tę jakby właściwości i definicję wartości bezwzględnej. Mówimy, że wartość bezwzględna z x jest równa. I tu otwieram klamrę i rozpisuję dwa przypadki. Jest równa x dla x-ów większych lub równych od zera. I spójrzmy, jak to wygląda w sytuacji piątki. Piątka jest większa lub równa od zera, więc wartość bezwzględna z piątki jest równa 5. A jest równa minus x dla x-ów mniejszych od zera. Wartość bezwzględna z x będzie równa minus x, kiedy x-y będą mniejsze od zera. Czyli jeżeli tu będę miał minus piątkę, to korzystam teraz z definicji. Wartość bezwzględna z minus 5 równa się, i teraz patrzę, to co jest w wartości bezwzględnej, czyli ta moja minus piątka jest mniejsza od zera, prawda? Jest. Więc wynikiem będzie minus piątka, czyli w rezultacie 5. I ta definicja zapewnia mi to, że zawsze będę miał wynik wartości bezwzględnej, zawsze będzie dodatni. No bo to jest odległość, nie mogę mieć minusowej odległości od zera, nie możemy sobie tego nawet wyobrazić, prawda? Dlatego wynik wartości bezwzględnej zawsze musi być na plusie. Jak ci wyjdzie na minusie, to znaczy, że coś ci źle wyszło. No i jeszcze takie tutaj rozszerzymy sobie, bo nie musimy tylko liczyć tego ze zwykłej piątki czy czegoś. To są takie powiedzmy bardziej prymitywne. Załóżmy prymitywne liczby. A co jakbyśmy mieli coś więcej? Na przykład byśmy mieli wartość bezwzględną, takie mini równanie, jakby można to tak nazwać w tym momencie. Kiedy miałbym na przykład, że wartość bezwzględna, mam coś policzyć, że wartość bezwzględna z x na przykład równa się, no nie wiem ile może się równać. Mamy sprawdzić, dla jakich x-ów są spełnione te liczby. Mamy minus na przykład 7. No to co zawsze robię? Kiedy będziemy rozwiązywać równania albo nierówności z wartością bezwzględną, to zawsze będziemy sobie rysować osie pewne. Dlatego w tej chwili tutaj piszę, że rysuję sobie oś. No i jest pytanie. Wartość bezwzględna z x jest równa 7. To jakie to mogą być liczby, które od zera są odległe o 7 albo o... No po prostu są odległe od zera o 7. Czyli to jest albo 7, albo minus 7. Jak widzisz.
Więc wartość bezwzględna z x równego 7, to z tego wynika mi, że x jest równy 7 lub x jest równy minus 7. To jest bardzo ważne, że są dwa wyniki w tym momencie. Bo tak jak pokazałem wcześniej, one są równoważne. Kiedy x będzie minus 7, to wynik też będzie 7, bo to są odległości od zera. A jakbyśmy mieli na przykład jakąś tam teraz prostą nierówność, zróbmy sobie. Kiedy na przykład wartość bezwzględna z x, te nierówności trudne takie i równania będziemy liczyć potem jeszcze w tym dziale z równaniami, także spokojnie. To są takie podstawy tylko. Wartość bezwzględna z x jest równa 3. O, to jest ciekawe. Co to oznacza w tej chwili? To oznacza, że odległość x od zera jest większa od 3. O, to ciekawe. Tego jeszcze nie mówiliśmy, co to by było. Odległość x od zera jest większa od 3. No bo wartość bezwzględna z x mówiliśmy, że to jest odległość x od zera. I ta odległość nie jest równa 3, tylko większa od 3. Czyli tu jest 0. Jak była równa 3, to tu miałbym trójkę i tu miałbym minus trójkę. I byłbym zadowolony, miałbym dwa rozwiązania, prawda? No a tutaj tak nie będzie. Tutaj w tej chwili będziemy się posługiwać przedziałami, które były na lekcji poprzedniej. I skoro odległość jest większa, nie lub równa, tylko większa, to x trójką nie jest, ani minus trójką. I co będzie? X-y będą tutaj i x-y będą tutaj. Zobacz, takie będą rozwiązania tej nierówności, dlatego że tutaj ich nie może być, bo odległość x od zera jest większa niż 3. Czyli x musi być 3 albo więcej, albo minus 3 i mniej. I to w tym momencie zapisujemy, że x należy od minus nieskończoności, to jest lekcja poprzednia, tak? Do minus trójki. Nawias jest otwarty, znaczy przedział jest otwarty, nawias mam taki okrągły. To oznacza sumę z działań na zbiorach. Suma, czyli i też należy od trójki, też nawias jest okrągły, do plus nieskończoności. To jest moja odpowiedź. Tak wygląda odpowiedź na rozwiązanie takiej nierówności. Tak to przedstawiamy w tym momencie. Co jakby było na przykład, że x jest większe lub równe? No to zróbmy sobie taki przykład w sumie. Czemu nie? Zróbmy, że x są większe lub równe, albo mniejsze, bo tam mieliśmy też większe. To zróbmy sobie w tym momencie mniejsze. X są mniejsze lub wartość bezwzględna z x jest mniejsza lub równa, no powiedzmy 5. Wartość bezwzględna z x jest mniejsza lub równa 5. Co to oznacza? Wartość bezwzględna z x, już mówiliśmy, odległość x od zera. Więc mamy, że odległość x od zera jest mniejsza od 5, czyli x nie leży dalej od zera niż 5. Czyli nieważne w którą stronę, w tę stronę i w tę stronę. Tu są jakby granice tego. Dotąd i dotąd może należeć. I ona tutaj w tym zakresie właśnie nam leży. O tym nam mówi ta nierówność. Wartość bezwzględna z x, czyli odległość x od zera, musi być mniejsza niż 5. 5 jednostek musi być maksymalnie może być odległa. I może być również 5. Dlatego piątki zamalowuję tutaj kropką, bo jest równa się też tutaj w tej nierówności. I to jest taki jeden przedział. Nie mam takich łączonych, tam porwanych przedziałów jak w poprzednim przykładzie, tylko to jest jeden cały, duży, ładny przedział, bo x wartość jest, tutaj one są zamknięte między minus piątką a piątką, bo ta odległość musi być mniejsza lub równa 5. Ta musiała być większa, więc ona rozbiegała w nieskończoność. No więc jak wygląda odpowiedź na tą nierówność? Że x należy, zauważ teraz, minus piątka jest zamalowana, więc piszę ten nawias trójkątny, od minus 5 do 5. I zamykam też trójkątny, no bo one muszą być takie same. Bo należą i piątka, i minus piątka, jako że to jest odległość. No to myślę, że to jest zrozumiałe. Te przykłady nie były aż takie trudne. No a teraz może taki trochę trudniejszy. Rozmaićmy, co będzie, kiedy będę miał, że wartość bezwzględna z x i coś tutaj jeszcze nabroję w tej wartości bezwzględnej. Na przykład napiszę wartość bezwzględna z x, powiedzmy, minus 3 jest równa 4. Co to oznacza? Co to w tej chwili dla mnie znaczy? Tam, jak mieliśmy wtedy, to była sama wartość bezwzględna z x. Jakby tu była sama wartość bezwzględna z x równa się 4, to byśmy powiedzieli, że x jest 4 albo minus 4, tak? Byśmy narysowali oś, powiedzieli, że jest odległość 4, albo w jedną, albo w drugą stronę, albo w lewo, albo w prawo, tak? I byśmy powiedzieli, że ta odległość jest równa 4, więc x jest minus 4, 4. No tutaj nie jest tak samo. To jest odległość czegoś innego, nie x, tylko x minus 3 jest równa 4. Co to oznacza? No to oznacza coś innego w tym momencie.
Bo tak jak mieliśmy wtedy, tego się nie zapisuje, ale to 0 tam było w domyśle. O czym mówię? O tym zerze tutaj, że to było x minus 0, że odległość x od 0. Odległość x od 0 to jest x minus 0, ale że minus 0 no to jest, nie muszę tego pisać, dlatego pomijaliśmy ten znak. Więc jak to się teraz przekłada na ten przykład? To wygląda w ten sposób, że odległość od trójki, nie od minus trójki, od plus trójki, bo od x odejmuję coś. Chcę sprawdzić, jaka jest odległość. Jak jestem tutaj, a chciałem sprawdzić, jaka jest odległość dotąd, no to od tego punktu odejmuję ten punkt. Ja chcę sprawdzić, jak daleko z x jest do trójki. A ta odległość to jest x minus 3. Stąd dotąd. Chciałem zobaczyć, jaka jest odległość na osi, jakbyśmy mieli te liczby. Więc odległość od plus trójki. Tu jest plus trójka. Nie obchodzi mnie w tej chwili 0, bo nie badam odległości od 0, tylko badam odległość od trójki. I odległość od trójki musi być równa 4. Więc musi być równa 4 w tę stronę. Jak tutaj dodam 4, tak? Raz, 2, 3, 4, to będę miał 7. A tutaj odejmuję 4, więc mam raz, 2, 3, 4. No i tutaj mam minus 1. Zobacz. Tutaj nam się trochę pozmieniało to w ten sposób. Widzisz? Przez to, że tą trójkę tutaj dodałem. To oznacza, że odległość x od trójki musi być równa 4. Więc to jest ten punkt i to jest ten punkt. Jak widzisz. I to już nie jest takie oczywiste, że piszę, no tam x minus 3 równa się minus 4 plus 4, dodaję i odejmuję. Można tak zrobić, ale jeżeli będziesz sobie zapamiętywał to w taki sposób, no to jest potem problem przy nierównościach. Zawsze musisz to zrozumieć jako odległość od pewnego punktu. I to jest odległość x od tej trójki tutaj. X jest w odległości 4 od trójki. Albo w lewo, albo w prawo. I w ten sposób się to zapisuje. Czyli x jest równe minus 1 lub x jest równe 7. I to są moje dwa wyniki możliwe w tej chwili x-ów. To się zgadza, jak sobie tutaj zrobię minus 1, minus 3, to mam minus 4, wartość bez względu na minus 4 jest 4 i 7 minus 3 jest 4. W równaniach to jest bardzo łatwe i powiesz, że no, no mnie tak nie uczyli, nie musiałem rysować żadnych osi, to po prostu się opuszczało te kreski, pisało się albo plus, albo minus, no tak. Ale zaraz Ci pokażę, co będzie w nierównościach, tylko zrobimy sobie jeszcze przykład może z jakąś tam, z jakąś dodatnią liczbą jeszcze, żeby była w nawiasie. Na przykład tak, że x plus 9, x plus 9 jest równe 2. X plus 9 jest równe 2. Co to oznacza? Wtedy mówiłem, że tam był minus. No a teraz jak mam tutaj plus, no to oczywiście mogę to zamienić, że to jest x minus odległość x od minus 9. I stąd się wziął ten plus. Tak to było, powiedzmy, pierwotnie zapisane i ten plus nam się tutaj zrobił z tych dwóch minusów. To oznacza, że x jest odległy od minus 9 o 2. Od minus 9. Zauważ. X jest odległy od minus 9. Więc tu jest gdzieś minus 9 na osi. Minus 9, tu powiedzmy tam było 0. Jest odległo 2. O 2 w prawo to znaczy, że tu jest minus 7. A o 2 w lewo to znaczy, że tu jest minus 11. Więc zaznaczam te dwa punkty, minus 11, minus 7. Bo to jest odległość x od minus 9. Więc x jest równy minus 11 albo x jest równy minus 7. To jest moja para rozwiązań tutaj. Ok, a co teraz by się stało, gdybym miał nierówności, tak jak poprzednio mieliśmy? Czyli na przykład miałbym, że x jest odległe x plus 6, żeby też nie było za prosto aż tak, jest na przykład mniejsze lub równe 2. I co teraz byś zrobił? Co, byś opuścił te kreski, napisał, że to jest minus? No nie, nie bardzo. Nie możemy tutaj eksperymentować z minusami przy nierównościach, bo te znaki się odwracają, to nie jest równanie. Nie jest coś takie bezpieczne w tym momencie. No, rysujemy starą, dobrą oś, zgodnie z tym, co tam mówiliśmy wcześniej. Rysuję oś. To jest odległość x od minus 6, tak? Bo to jest x minus minus 6, więc tu jest gdzieś minus 6. I ta odległość x od minus 6 ma być mniejsza lub równa 2. Jakby była równa 2, to w prawo byśmy mieli minus 4, a w lewo byśmy mieli minus 8. Bo odległość tutaj jest 2 i tutaj jest 2. I w ten sposób by to wyglądało. Mielibyśmy takie 2x. A ta odległość musi być mniejsza. Więc to jest jakby skrajne wartości, które mogą być. Albo mniejsze. To są nasze x. Czyli minus 8 jeszcze należy. Minus 4 też, bo jest mniejszy lub równy. I tu zaznaczam taki przedział. I do tego przedziału należą moje x. No i w ten sposób bardzo łatwo, że zapamiętuję, że to jest odległość jakaś od takiegoś punktu. Musisz to tak zrozumieć. Nie uczę absolutnie tego na pamięć. Po prostu to jest kwestia zrozumienia każdego przykładu z osobna. No i teraz piszę, że x należy od 8, od minus 8 i nawias trójkątny, bo należy do minus 4. I rozwiązałem sobie tę prostą, prawda, nierówność. No i to jest tak naprawdę
Z tych takich prostszych nierówności na podstawie myślę, że tam więcej nic nie rzucam. Na rozszerzenie potem sobie zrobimy jeszcze parę takich tych parę nierówności trudniejszych. I jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą trzeba zauważyć, że wartość bez względna z A minus B to jest dokładnie to samo, co wartość bez względna z B minus A. Dlaczego tak jest? No bo odległość między dwoma punktami jest zawsze taka sama, nieważne od którego punktu bym liczył. Odległość między 7 a 11 jest 4 zawsze, nieważne czy odejmuję od 11 7 czy od 7 11, nieważne w którą stronę bym sobie tego nie liczył, to zawsze ta odległość będzie równa 4. Dlatego to jest ważne, że jakby tutaj możemy odejmowanie, dodawanie możemy sobie tutaj przemieniać w wartości bezwzględnej. Jeszcze jedna taka ważna rzecz o wartości bezwzględnej, to okazuje się, że kiedy mnożymy przez siebie jakieś dwie wartości pod wartością bezwzględną, jakieś dwie liczby, no to tak naprawdę ich iloczyn, znak nie ma znaczenia tutaj w tym przypadku, bo tak czy siak, jeżeli wyjdzie minus, jeżeli byśmy dwie ujemne mnożyli, to już jest dodatnia, więc wartość bezwzględna jakby i tak jest dodatnia. Jeżeli jedna byłaby ujemna, druga dodatnia, znak byłby minus, no i tak byśmy wyszli na plus własności i z definicji wartości bezwzględnej. Więc możemy to rozbić jako iloczyn oddzielny tych dwóch liczb. To wynika, to po prostu, no spójrz, jeżeli bym na przykład miał, jeżeli miałbym dwie ujemne, to by się zrobił tutaj dodatni znak, a jeżeli miałbym dwie dodatnie, to też by się zrobił dodatni, więc to jakby widać. A z ujemnej i z ujemnej to byśmy mieli i tak to samo. Na przykład jakbym miał minus 5 razy 3, załóżmy. To byłaby wartość bezwzględna z minus 15, czyli w rezultacie 15. Prawda? No a teraz spójrz, jakbym to rozbił. Napisałbym, że to jest minus 5 razy wartość bezwzględna z minus 5 razy wartość bezwzględna z 3. Wartość bezwzględna z minus 5 to jest 5, a z 3 to 3, więc mam 5 razy 3, 15. I to jest zawsze to samo. Jak widać tutaj to działa. Możemy wymnażać pod sobą, pod wartością bezwzględną te wyrażenia, możemy je rozbijać. Dodawania, odejmowania nie, nie możemy. Ale mnożenie i dzielenie, owszem, dzielenie właśnie, już pokazuję i objaśnię. Kiedy mam a przez b, myślę, to najpierw powinienem to napisać chyba w takiej wspólnej. Tak jak tutaj na górze, żeby mieć jakąś tutaj spójność w tym, co piszę. Kiedy mam jakiś ułamek, po prostu dzielenie dwóch liczb przez siebie, to mogę to zapisać jako dzielenie ich wartości bezwzględnych. Mam wartość bezwzględną z tego ułamka, to tak jakbym miał wartość bezwzględną z każdej z tych liczb. Jak mam na przykład, nie wiem, 8 podzielić przez minus 4 i z tego wartość bezwzględna. 8 przez minus 4 to jest minus 2, wartość bezwzględna z tego jest równe 2. A jakbym teraz to rozpisał jako, że to jest wartość bezwzględna z 8 przez wartość bezwzględna z minus 4, to miałbym tutaj na górze 8, tutaj na dole miałbym 4, czyli też 2. Jak widać, zawsze to działa. Więc dzielenie i mnożenie mogę wyjąć spod wartości bezwzględnej. I to się przydaje do niektórych przypadków, kiedy na przykład mamy x nie jest samotny, że tak powiem. I to za chwilę zrobimy. I to jest już takie z tych podstawowych, najgorsze, które możesz, myślę, dostać, jeżeli chodzi o równania z wartością bezwzględną. Wyobraźmy sobie taki przykład. 3x minus 6, wartość bezwzględna z tego jest mniejsza od 9. No tego nie było. Wcześniej rozważaliśmy tutaj x i mówiłem, że x jest odległe, tutaj byłoby, jakbym tą trójkę teraz zasłonił, to byłoby, że x jest odległe od szóstki o mniej niż 9. Prawda? Odległość x od szóstki jest mniejsza niż 9. No ale tutaj mamy jeszcze tą trójkę przed tym wszystkim. Więc tak naprawdę to jest odległość 3x-ów od szóstki jest mniejsza od 9. No ale wiem przecież, że mogę sobie zrobić co w tej chwili? Mogę sobie zawsze i zawsze to mogę zrobić. To akurat jest taki ładny przykład wybrany, żeby to pokazać. Wyciągam sobie trójkę przed nawias. W tej chwili tutaj nic szalonego nie zrobiłem. Wyciągnąłem po prostu trójkę przed nawias tej wartości bezwzględnej. Zwykłe takie działanie. Dziewiątkę przepisuję grzecznie. No i teraz co? Tutaj mam teraz mnożenie wartości bezwzględnej. A przed chwilą co powiedziałem? Przed chwilą powiedziałem, że kiedy mamy mnożenie pod wartością bezwzględną, to tak byśmy mieli wartość bezwzględną z każdego z tych czynników tutaj pomnożone przez siebie. Czyli rozpisuję, że to jest wartość bezwzględna z trójki razy wartość bezwzględna z x minus 2 jest mniejsze od 9. A wartość bezwzględna z trójki jest ile? 3. Więc mam 3 razy wartość bezwzględna z x minus 2 jest mniejsza od 9. Przez trójkę mogę teraz podzielić tą nierówność, dlatego że znam znak trójki. Trójka jest dodatnia. Kiedy znam znak, mogę dzielić przy nierównościach. Więc mam ostatecznie, że to jest x minus 2 jest mniejsze od 3. Wyszedłem na taką czystą tutaj nierówność z wartością bezwzględną. Narysuję sobie teraz oś i widzę, że to jest x ma odległość od dwójki mniejszą od 3. Tu byłaby piątka,
to będzie minus 1, tak? No jak to się sumuje tutaj i tutaj, to okaże się, że wartość, odległość jest 3 od piątki, od minus 1, od dwójki. No i ta odległość ma być mniejsza, nie równa, tylko mniejsza. Więc minus 1 i piątka już nie należą. Tu rysuję sobie ten przedziałek, proszę bardzo. No i piszę w ostateczności, może tutaj ta na dole już ma mało miejsca, że x należy do takiego przedziału, który jest otwarty od minus 1 do 5. Jak widać, tutaj nam wyszło. No czyli ten przykład był taki, żeby pokazać jakby, co się dzieje, kiedy mamy jakąś liczbę stojącą przed x-em. Zawsze wtedy tą liczbę wyciągamy przed nawias i za wartość bezwzględną po prostu. To jest najłatwiejszy sposób, żeby się jej pozbyć z tej wartości bezwzględnej. Jakbyśmy mieli jakąś mniej przyjemną liczbę, na przykład taką, która by się nie podzieliła tak łatwo, albo mielibyśmy jakiś ułamek, albo jeszcze inaczej, co by się stało, jakbyśmy mieli w ten sposób. 1 minus 3x, wartość bezwzględna z tego, no już nie będziemy złośliwi, nie róbmy nierówności teraz, niech będzie równa 6. No to co tutaj się stało? No tutaj w tej chwili mamy minus trójkę stojącą przed x-em. Minus trójkę, minus x mamy w ogóle, nie mieliśmy nigdy wcześniej minus x-a. Mogę to przepisać jako, że to jest minus 3x plus 1. I to jest 6, wartość bezwzględna z takiego wyrażenia. Co w tej chwili robię? Wyciągam to, co stoi przed x-em przed nawias. Zawsze to samo. Wyciągam minus trójkę przed nawias razy. Tu mi zostało samo x. A tutaj co musiałem pomnożyć, żeby mieć jedynkę? Przez co musiałbym pomnożyć teraz minus trójkę, żebym miał 1? Musiałbym pomnożyć przez minus 1 trzecią. Minus 1 trzecia. Kiedy to teraz pomnożę ze sobą, te trójki się skrócą, będę miał minusy, będę miał to samo, co miałem wcześniej. Będę miał minus 3x plus 1. Dlatego mogłem sobie to wyciągnąć. Zawsze to wyciągamy. To są po prostu to prawo, zwykła algebra, wyciąganie przed nawias i tak dalej, tak? I teraz, jako że już mam mnożenie, to pozbywam się tej minus trójki, wyrzucam ją za wartość bezwzględną, znaczy no nie pozbywam się jej, po prostu rozbijam tę wartość bezwzględną na dwie wartości bezwzględne. Tu zostaje z powrotem x minus 1 trzecia, to co było wtedy, i to jest równe 6. Wartość bezwzględna z trójki to jest oczywiście trójka, czyli mam 3 razy wartość bezwzględna z x minus 1 trzecia jest równe 6. Dzielę sobie w tej chwili i mam, że x minus 1 trzecia jest równe 2. Aha, przepraszam, wartość bezwzględna. Nigdy nie można opuścić wartości bezwzględnej, tak po prostu. No i teraz jak to robimy, to już nawet jest oczywiście prawie że w pamięci to można, no ale rysuję oś, żeby być poprawnym, bo jest tutaj ten jest taki okropny ułamek, prawda? Czyli x jest odległe od 1 trzeciej o 2. Tu jest 1 trzecia. I jest on odległy o 2 od 1 trzeciej. Czyli będzie równy. Tutaj będzie 2 i 1 trzecia. A jakbyśmy od 2, 2 to jest ile trzecich? 2 to jest generalnie, no to można też zapisać jako ułamek niewłaściwy, wiadomo, tak? Że to jest, tu w nawiasie napiszę, że to jest 7 trzecich po prostu, tak? 2 razy 3 plus 1. A 2 to jest 6 trzecich, prawda? 2 to jest 6 trzecich, więc jak od 1 trzeciej odejmę 6 trzecich, to będę miał minus 5 trzecich, prawda? Zgodzimy się. To będzie minus 5 trzecich i to minus 5 trzecich będzie gdzieś tutaj. Jak do tego teraz dodam 6 trzecich, to będę miał idealnie 1 trzecią. Czyli to 2. 2 to jest 6 trzecich. No czyli ostatecznie piszę, że x jest równe minus 5 trzecich albo x jest równe 7 trzecich. Jeżeli ktoś woli, to można to zapisać sobie w liczbie takiej tej mieszanej, tak, z ułamkiem. Nie trzeba tego pisać w niewłaściwym. Tak moim zdaniem jest szybciej, wygodniej potem do obliczeń, chyba że to już jest ostateczny wynik, który gdzieś tam podajemy, chcemy to na przykład zaokrąglić albo coś. A tak zostawiamy sobie to w tym ułamku niewłaściwym. Na dzisiaj to koniec. Dziękuję Ci za obejrzenie tej lekcji. Jeżeli Ci się podobało, to zachęcam Cię oczywiście do subskrypcji naszego kanału oraz do polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com/aplusnauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać pisząc do nas na maila a.plus.kontakt@gmail.com. Zapraszam Cię również do obejrzenia następnej lekcji. Pozdrawiam.